Druk 344, projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji o zreferowanie projektu uchwały. Proszę Państwa, uchwała dotyczy przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Lokal jest położony przy ulicy Celarowskiej. Jest to małe mieszkanie składające się w zasadzie z jednego pokoju. W przedpokoju jest właściwie kuchnia. No, jest teraz taka, że przed wydaniem uchwały jest wymagana dokonanie wizji lokalnej i to po prostu my Państwo, my radni będziemy musieli to robić. Jest to taki specjalny druk opracowany przez właśnie pracowników Wydziału Mieszkalnictwa, gdzie no, powiem tak, że ja byłam na takiej wizji, jest to bardzo niekomfortowa sytuacja, jeżeli po prostu wchodzimy do mieszkania starszej pani i jeszcze mało tego wypytujemy, że tak powiem, mieszkańców. Nie zawsze chcą udzielać informacji. Są takie sytuacje jak w tym przypadku, że to jeszcze się sąsiedzi nie znają, bo ta pani się wprowadziła od niedawna. I tutaj omawialiśmy tę sprawę też na naszej komisji. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten wniosek, czy o tę uchwałę, to komisja opiniuje pozytywnie przez Urzędu Umowy Najmu Lokalu Socjalnego, będącego na części gminy miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani przewodnicząca. Mam pytanie do pani Janii. Znaczy nie do samego druku, tylko to jest, zmienimy się teraz zasady publiczne. Czyli wcześniej radni nie, bo z tego co pamiętam nie brali udziału w takich kontrolach. Radni nie brali udziału w takiej wizji, zrobili to pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa. Natomiast no właśnie teraz jest taka zmiana, że Wydział nie czeka czeka na naszą opinię, bo jest wymóg, że ta nasza uchwała powinna trafić i najlepiej w formie elektronicznej, tak sobie życzą, żeby przyspieszyć sprawę. Natomiast jest kompletowana dokumentacja. To znaczy, to się trudno, musi być przesłana informacja z dzielnicy, co jaka jest nasza opinia. Ja osobiście uważam, że no, jeżeli mieszkańcy mają problemy z takim sąsiedztwem, z takim lokatorem, to po prostu oni wiedzą też, co mają, zgłaszają i tak dalej. Natomiast to też trochę zakrawa, że tak powiem, według mnie na nękanie ludzi. Tak jest, ja się z tym spotkałam. Zresztą jest, nie wiem, jak to będzie rozwiązane, bo po prostu sama komisja nie jest w stanie załatwić, jeżeli będą takie wnioski, a będą, bo cały czas te umowy będą przedłużane, czyli my tylko w komisji chodzimy o takie wizje. I ja myślę, że tutaj też to poddaję pod rozwagę zarządowi, żeby się tym zająć, bo z tego co nawet rozmawiałam z panią inspektor delegacji, w takich sprawach, że tak powiem, nie będzie. To jest no, nasza, tak powiem, nasza wizyta. Natomiast dobrze byłoby, żeby to nie była jedna osoba, która pójdzie na tą wizję, tylko co najmniej dwie, nawet no, z różnych przyczyn. Prawda? To się wiąże z tym, że to co zbierzemy informacji, jak wygląda, to jest cały taki punkt, wzór, jak wygląda mieszkanie, czy było to mieszka, informacji dotyczące sytuacji, tak powiem też finansowej, czy jest na bieżąco płacony, prawda, czynsz. I ta osoba, która wynajmuje ten lokal, podpisuje się, a później na po prostu rubryki, gdzie jest opinia sąsiadów. I również taki sąsiad musi się podpisać. Z tym, że mogą być takie sytuacje, że osoba, która chce przedłużyć tą umowę o wynajęcie mieszkania, może nie wpuścić radnych do mieszkania, jak również sąsiedzi mają prawo odmówienia udzielenia informacji. W przypadku niewpuszczenia do mieszkania, to po prostu my też taką informację przekazujemy do Wydziału Mieszkania. Ja nie rozumiem, czyli radni mają zbierać opinię w tej sprawie.
drogi, czy wraz z... To znaczy tak, to jest protokół z wizji, no. Prawda, gdzie są poszczególne rubryki, jest imię i nazwisko lokatora, dane adresowe i tak dalej i pytania po kolei, czy są zaległości czynszowe, czy czynsz jest na bieżąco, czy w rodzinie były konflikty, jeśli były, to jakie? Rozumiem Panią, ale rodzinie to czy radni mają wchodzić przed wioską wizję? Tak, do mieszkania. Czy to do pracownictwa? Nie, 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 radni, to jest... Do tej pory wydawaliśmy opinię w formie uchwały, prawda? I przed komisją ja dzwoniłam do Wydziału Mieszkanictwa, pytałam, czy Państwo macie jakieś zastrzeżenia, czy są jakieś interwencje, tylko otrzymywałam informację, że prawda, że nie. Zresztą nawet na odwrocie czasami takiego pisma też były zaznaczone pełne tam dane o rodzinie. Natomiast w tej chwili jest taki po prostu wymóg, że to my radni musimy iść. To jest, dostaliśmy takie wytyczne, nawet ostatnie pismo to było wyjaśnienie właśnie w sprawie tego protokołu z wizji, czy tak to jest to na to uchwała Rady Miasta Krakowa, natomiast pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa opracowali taki druk protokół z wizji po prostu. Tak. Jest do tej pory robili to pracownicy wydziału. Może w jakiś sposób też interpretować, bo to jest trochę kuriozalne. My nie mamy przeszkolenia w tym kierunku. Jakie prawo? To dokładnie na jakiej podstawie mamy do kogoś wchodzić, wykrywać się. Nie mamy w tym momencie żadnych identyfikatorów, które jednoznacznie określają, że jestem powiedzmy radnymi. I to nie za bardzo. Od tego są pracownicy i jak może pan radny jakąś, nie wiem, też tutaj interpretację, czy nie wiem, że może jakaś uchwała Rady Miasta wnioskująca do Wydziału Mieszkalnictwa o zmianę do wiceprezydenta. Chciałam w tej kwestii powiedzieć, w trzeciej kadencji, w pierwszej mojej, my żeśmy jako komisja mieszkańca chodzili też z wizją lokalną, natomiast nie chodziliśmy sami. Chodziliśmy z komisją składającą się właśnie z miasta, no bo ja szczerze powiem, no nie bardzo rozumiem, na jakich zasadach my byśmy weszli sami. Przecież każdy ma prawo nas nie puścić, bo tylko policja to znakowy ma prawo wejść do mieszkania, więc ja bardzo rozumiem ten zapis. Proszę Państwa, ja też wiem o tym, dlatego że do dzielnicy też wpłynęło takie pismo, to znaczy harmonogram z wizji i były takie, prawda, wizje zaplanowane, jeśli chodzi o mieszkańców, nie tego, nie wiem, że to nie było obligatoryjne, że my musimy, prawda, przy tym po prostu być. Natomiast, no myślę, tak jak mówię, w tej chwili to się zmieniło, jest to jedno pismo, zdaje się, z 4 stycznia, pierwsze, takie też zmieniające te wszystkie wymogi, to było z końcem, że tak powiem, grudnia. Natomiast to, które żeśmy wczoraj omawiali, to właśnie to były takie te dodatkowe wyjaśnienia, że mogą wpuścić, nie muszą wpuścić, nie mogą udzielić informacji, z tym, że po prostu, no ja też wiem o tym, że przy zawieraniu takiej umowy, to wynajmujący są informowani, to będą przedstawicielem po prostu Rady Dzielnicy, dlatego ja na przykład nie spotkałam się z tym, żeby ta pani mnie nie wpuściła, mało tego, ona mi nawet, ja zapytałam, kto z sąsiadów może udzielić na pani informacji, przecież też tych ludzi nie znam, prawda? Zwłaszcza, że też powiem szczerze, że też czuję się, że tak powiem, też niekomfortowo, zwłaszcza, że no mieszkam w pobliżu, tak na ulicy, prawda, Celarowskiej i gro ludzi też mnie, prawda, zna. I na przykład w jednym mieszkaniu pani powiedziała, że nie mogła się nigdzie wypowiadać, bo to się, proszę Państwa, jeszcze z tym wiąże, że tam jest jeszcze dalej tej osoby, która udziela. Więc ludzie też nie chcą mieć jakiś tam, mimo że tutaj jest wszystko w porządku, że mieszkanie jest piękne, że widać, że było wyremontowane, że duży tego, że ta pani mieszka niedzielnie, mieszka sama i tak dalej, czyściutko, elegancko i oby takich mieszkań było jak najwięcej. Ale no niestety, no tak jak powiedziałam, jest to no, mało sytuacja, mała komfortowa sytuacja i ja też jestem pewna obaw, że jeżeli już wizja lokalna, to
to powinna być sprzeczna z urzędnikami, bo oni też po prostu... To są nasze uwagi, prawda? To są nasze uwagi. Nie wiem, co zarząd dobrze wydrowali procedury jakieś wypowiedzi. Nie ma to żadnych uwagi. Dlatego ja namknęłam, ale to jest również pod rozwagę, czy tak. I to po prostu myślę, że to jest jeszcze sprawa taka z tym drukiem świeża, że to jest też pewnie do jakichś konsultacji i do, że tak powiem, jeszcze wyjaśnienia. Bo w zasadzie, jeżeli były poddawane całe te na przykład warunki przyznawania, pozabierania umów i tak dalej, jak i kryteria. Natomiast no, ja tego druku też wcześniej nie widziałam, żeby jakby się do niego odnosił. Tak? No właśnie, może on. To jest głos dyskusji. Pytania się powiedz, proszę bardzo. To znaczy, no ja to tą sprawę wniosę na najbliższe posiedzenie mojej komisji. Zaprosimy zarząd budynków komunalnych i będziemy na ten temat rozmawiać. Ja wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji będzie taki, jak coś takiego, że komisja nie jest zwoływana. Warto prosić o przedstawicieli zarządu budynków komunalnych i rady dzielnicy, i wtedy delegacji ci radni z tymi w sposób formalny rozwiązali się tym pytaniem. Faktycznie jest problem taki, że to była prostowa kontrola. To by rozwiązało problemy, więc ja takie rozwiązanie zaproponuję. Komisja jest tutaj, że 12 lutego, wtedy się podprowadzi. Ja myślę, że tu jeszcze, jeśli mogę, jest może taka też dobra sprawa, nie chodzi mi już o tę wizję, ale to, że często te opinie z dzielnic się trochę przedłużały, bo wiadomo, że to musi być uchwała na sesji czasami, że te pisma wpływały już po sesji i że ewentualnie wynajmujący mieli tam pretensje, że podpisanie umowy najmu jest opóźniane z uwagi na brak opinii z dzielnicy. Natomiast tutaj jest ten dobry moment, że po prostu jest ta dokumentacja kompletowana i że to nie, że tak powiem, opóźnia podpisania tej umowy. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały za artykuł 344? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że wybrał przyjęcie uchwały za artykuł 344.